To jest niezmierny przywilej stać tutaj, ale też odpowiedzialność i moją modlitwą jest, aby to Pan prowadził, Pan namaścił mnie, żeby to Jego słowa były ożywione poprzez moje usta, aby dotykały naszych serc. Widzieliśmy to przedstawienie. Myślę, że każdy z nas odczytał treść, czy to, co było jakby przesłaniem tej dramy, że właśnie jeśli Pan Jezus nas wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziemy. Kiedy ta dziewczyna przyszła ze Słowem, kiedy Słowo Boże zostało ożywione i ono dotknęło tej dziewczyny, ona została uwolniona. Więc chciałbym też w krótkiej modlitwie pomodlić się przed usługą, więc skłońmy głowy. O kochany nasz Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś Bogiem żywym, Bogiem realnym, za to, że Ty dajesz Twoje Słowo i że Ty ożywiasz to Słowo Twoim Duchem Świętym, aby ono działało w naszym życiu, aby ono przemieniało, aby ono kruszyło, Panie. O tak pragniemy, aby Twoje Słowo podczas tej usługi mogło pracować w naszych sercach, w naszych umysłach. Panie, żebyśmy mogli być przemienieni, przemieniani stale Twoim Słowem, mocą Twojego Słowa, Panie. O Duchu Święty, działaj wśród nas. Pragniemy tego i o to się modlimy, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Temat mojej dzisiejszej usługi chciałbym zatytułować Znak Bestii, Znak Samolubstwa. Może pomyślicie, skąd taki temat i dlaczego na Zielone Świątki, dlaczego akurat teraz, ale myślę, że pod koniec będziemy rozumieć dlaczego. Pierwszy przeczytamy może tekst z Objawienia Jana z 13 rozdziału, tam właśnie czytamy o znaku bestii. On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy, otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole. I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia. To jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia. Jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest 666. Myślę, że większość z nas słyszała różne interpretacje, różne poglądy odnośnie tego, czym będzie ta pieczęć, jak ona będzie wyglądać, czy to będzie chip w ręce, w czole. Ale ja chciałbym dzisiaj się skupić na tym, co stoi za tym znakiem bestii. Co ono niesie ze sobą? Jak czytamy, jest to znak bestii, znak antychrysta, liczba człowieka. I pokrótce chciałbym przeanalizować, kim będzie antychryst. Samo słowo antychryst mówi jasno, że jest to przeciwieństwo Chrystusa. Czyli dokładnie przeciwieństwo. Dokładnie jest kimś innym niż Chrystus. Czym się charakteryzuje Chrystus? Czym się charakteryzuje antychryst? Możemy czytać na początku w Biblii, kiedy dochodzi do upadku człowieka, diabeł kusił Ewę, żeby zerwała owoc. Czytamy o tym w 3 rozdziale i od 2 do 6 wersetu. A kobieta odpowiedziała wężowi, możemy jeść owoce z drzewa ogrodu, tylko z owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść, ani się go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety, na pewno nie umrzecie, lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło.
A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł. W tym fragmencie już widzimy, co charakteryzuje diabła. To, że on chce w nas widzieć samolubstwo. Kiedy my się skupimy na sobie i będziemy chcieli być jak Bóg, wtedy on wygrywa. Nie ma wolności takiej, że możemy być wolni od diabła i wolni od Boga, że po prostu będziemy w jakimś takim miejscu pośrodku, że ani diabeł nie ma panowania nad moim życiem, ani Bóg. Po prostu ja panuję nad swoim życiem. To jest kłamstwo diabelskie, bo kiedy ja panuję nad swoim życiem, to właśnie diabeł panuje nad moim życiem. I wielu ludzi w tym kłamstwie, w tym przeświadczeniu żyje, że to oni panują nad swoim życiem. A tak nie jest, bo są własnością diabła. A Duch Chrystusa, jaki był Chrystus? Ewangelia Jana, 5 rozdział, 19 werset. Wtedy Jezus odezwał się i rzekł im: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni. Co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni. I w Filipian, 2 rozdziale, 5-9 wersetu. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. A okazywszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Więc myślę, że widzimy tutaj, że Chrystus zaparł się samego siebie. On nie szukał swej woli, jak w tym pierwszym fragmencie czytaliśmy. On czynił wyłącznie to, co mu Ojciec zlecił, co mu Ojciec mówił. Nie było tam Niego. On zaparł się siebie, chociaż też był i jest Bogiem, ale On czynił wyłącznie wolę Bożą. Poddał się całkowicie Ojcu. A jaki jest diabeł, jaki jest antychryst? Tylko skupia się na sobie, na przyjęciu dla siebie chwały, na pożądliwości. O czym czytamy w 2 Tymoteuszu, kiedy mowa jest o czasach ostatecznych, w 3 rozdziale od 1-5 wersetu. To wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie będą bowiem samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzyjednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy, również tych się wystrzegaj. Kiedy głębiej byśmy pomyśleli o tych cechach, które są wymienione, tak naprawdę wszystkie one skupione są na sobie. Bo ten, który jest skupiony na sobie, ten będzie miłował rozkosze więcej niż Boga, ten będzie zdradzać innych, ten będzie bez serca, przewrotny, niepowściągliwy. To wszystko skupia się na ego, na tym ja, że to ja jest Bogiem, a nie Chrystus.
I to jest duch antychrysta. I wiecie, możemy myśleć o znaku bestii jako o rzeczy, która nadejdzie w przyszłości. I tak, to jest prawda. Jeszcze się to nie wydarzyło. Jeszcze nie musimy przyjmować jakiejś postaci znaku bestii, żeby kupować, sprzedawać. Ale czy diabeł działa w sposób taki nagły, że on przychodzi nagle z pokusą i pociągnie nas? On powoli. Powoli kusi, powoli zwodzi, aż ktoś się obudzi już za późno, bo już jest złapany. Jak działają jakieś nałogi, alkohol, narkotyki? Zawsze jest od małego, zawsze jest, a spróbuj, a jest fajnie, a potem coraz więcej i człowiek jest zniewolony, nie jest w stanie się sam uwolnić. I tak samo działa diabeł. Jakiś czas temu rozmawiałem z znajomym wierzącym, ale ta rozmowa uświadomiła mnie, do czego jako społeczeństwo zmierzamy, jako chrześcijaństwo dzisiejsze. Mieszka w Stanach i mówi tak: Bóg mnie pobłogosławił, że miałem dużo pracy, mogłem zarobić, kupiłem dom na peryferiach, tam się niczego nie boję, tam nie ma jakichś narkomanów czy kogoś, żeby z jakąś bronią przyjechali i mnie zastraszali. A tam, gdzie są jakieś ciemne dzielnice, ja tam się nie zapuszczam, tam bym bez broni nie pojechał. Autostopowiczów to nie przybieram, bo to jest bardzo niebezpieczne. Nie chcę tutaj oskarżać tego wierzącego człowieka. To Bóg osądza, ale pomyślmy, czy jako dzisiejsi ludzie, którzy mają tyle opcji zabezpieczenia, ułożenia sobie życia, sprawienia, że nasze domy są takie piękne, wspaniałe, w których czujemy się bezpieczni, uciekamy od zaufania Bogu. A co jeśli Bóg by nas posłał właśnie do tej najgorszej dzielnicy, gdzie ginie paru ludzi dziennie i by powiedział nam: nie możesz mieć broni, bo ja jestem twoją bronią. Co wtedy? Czy będziemy dalej ufać Bogu? Czy polegamy bardziej na tych rzeczach, które mamy, które zdobyliśmy, na których polegamy? Czy polegamy na Bogu? Dzisiejsza usługa też jest usługą młodzieży i chciałbym zwrócić się też do młodzieży. Wiecie, kiedy myślimy o wcześniejszych latach, w sumie stosunkowo niedawno, kiedy młody człowiek dorastał, myślę, że zazwyczaj nie miał wielu opcji do wybrania. No, ojciec był stolarzem, to syn też zostawał stolarzem, lubiał to robić, robił to z ojcem od dziecka, nauczył się fachu. Teraz jest całkiem inaczej. Młody człowiek, kiedy idzie do szkoły, jest mowa o różnych zawodach. Żyjemy też w świecie, w którym jest tyle multum specjalizacji różnych. I teraz młody człowiek musi przemyśleć, co wybrać, kim się stać, kim Bóg chce, abym był. Myślę, że ważne jest i chciałbym to podkreślić, żeby każdy z was, młody człowieku, żebyście modlili się o to. To nie jest sprawa taka bagatelna, że wybór szkoły, studiów. Nie możemy myśleć i patrzeć na naszą przyszłość w taki sposób, że w gazetach piszą, że w tym zawodzie będzie praca, że tam dużo się zarabia, no to dobra, zostanę lekarzem, zostanę informatykiem. To jest niestety samolubstwo, kiedy myślimy o tym, co my możemy zyskać, kim my możemy się stać.
innym przejawem samolubstwa, egoizmu jest to, że ten świat popycha nas w to, żebyśmy byli wyjątkowi, żebyśmy mieli, nie wiem, wyjątkowy samochód, wyjątkowe mieszkanie, żeby się pochwalić, żeby powiedzieć, no ja mam coś takiego, kupiłem sobie taki czy inny gadżet. I to wszystko jest skoncentrowane na nas, na tych pożądliwości, które napędzają, rozkręcają, że możemy być zamknięci na Boże prowadzenie. Kiedy ja kończyłem liceum, zastanawiałem się też, co robić w życiu. Miałem różne pomysły co do studiów, które obrać, na które pójść, ale postanowiłem modlić się. Wołałem ze szczerego serca, Panie, ja nie chcę robić, co mi się podoba, w czym mam jakieś utalentowanie. Chcę wykonywać Twą wolę, bo przecież Ty mnie wykupiłeś swą drogocenną krwią i ja nie należę do siebie samego. Ja chcę wykonywać Twą wolę. I może zrobiłem to w nietopowy sposób, ale napisałem na karteczkach papieru różne kierunki studiów i napisałem też inny kierunek. Nie chciałem mówić, Boże, tu daję Tobie do wyboru dwa kierunki. I teraz proszę, wskaż mi, który z tych kierunków moich ulubionych, moich wymarzonych. Bóg wtedy sprawił, że wylosowałem szkołę biblijną i Bóg pokierował, że potem znalazłem się w szkole biblijnej. To dłuższa historia, ale otrzymałem też takie słowo z psalmu 147 od 10 do 11 wersetu. Nie lubuję się w sile rumaka, nie ma upodobania w goleniach męża. Pan ma upodobanie w tych, którzy się Go boją, którzy ufają łasce Jego. Jest to słowo, które cały czas mi przyświeca. Bo wiecie, to nie jest tak, że kiedy jeden raz się postanowi iść za Bogiem, podejmuje się decyzję zaufania Bogu, to już tak zawsze będzie. Przychodzą następne etapy, które są wyzwaniem. Stąd też mówiłem o tym, jakby ja, w jakim etapie mojego życia jestem obecnie. Jak wiecie, mam córeczkę małą, od prawie już 2 lat jestem w małżeństwie. I naprawdę wiem, że muszę czuwać każdego dnia, bo choćby mieszkanie, dostaliśmy po dziadkach, wyremontowaliśmy, ale wciąż coś tam jeszcze dokańczamy. I czasem łapię się na tym, że myślę właśnie, w jaki sposób tu udekorować, zrobić tą ścianę albo inną. Bo mam takie też zdolności w różnych kierunkach, takich projektanckich i takich artystycznych. Lubię to robić. I modlę się, Boże, proszę Ciebie, uchroń mnie przed tym, żeby to nie złapało mnie, żeby nie pochłonęło mojego czasu, który jest Twój, bo moje całe życie należy do Ciebie. I cały czas chcę modlić się tym słowem, które otrzymałem właśnie jak kończyłem liceum. Nie chcę polegać na swoim rozumie, na tym, co mam. Nie chcę się skupiać na tym właśnie, jak sobie tu budować właśnie swój dom, mieszkanie, jaki samochód kupić. Wiadomo, to są ważne rzeczy, ale żeby to Bóg prowadził, a nie nasze chcenie, bo my chcemy mieć markę Mercedes, BMW, no bo to zawsze marzyłem o tym. Ale żeby szukać Bożej woli. Jeśli Bożą wolą jest, żebym miał maluszka, bo to przyprowadzi kogoś do Boga, to będę miał maluszka i będę się cieszył tym maluchem. Czy jest w naszym życiu taka postawa? Czy daliśmy się uwikłać w sprawy tego świata i ten duch samolubstwa zaczyna zawładać nasze życie, nasze myślenie?
I tak jak ten znajomy, on nie widzi tego, że on polega na rzeczach przyziemnych, na tym, że właśnie mieszka w dzielnicy bezpiecznej i tam mu jest bezpiecznie, szczęśliwy jest i uważa, że to jest Boże błogosławieństwo. I może jest, ale może on miał być właśnie tam w tej najciemniejszej dzielnicy. Może jego dzieci by były narażone na śmierć każdego dnia, ale Bóg by go użył tam. Każdy z nas musi zadać sobie pytanie, czy jakby to znamie, to duchowe znamie, nie jest już na naszych czołach. Kiedy to słowo dotyka naszych serc, wierzę, że wtedy Duch Boży już zaczął pracę w naszym życiu. Jest pragnienie, aby właśnie Chrystus był wszystkim dla nas. Wszystkim we wszystkim. W każdej dziedzinie naszego życia. Ale kiedy nie dotyka to słowo ciebie, to pamiętaj się, bo może być za późno. Bo diabeł właśnie uwikła w tą chęć posiadania, samolubstwo, że potem już to będzie tylko formalność, że przyjmiesz tą pieczęć, taką jaką ona będzie, czy to chip, czy cokolwiek innego. Bo już nie będziesz tak uwikłany, już tak naprawdę będziesz oznaczony tym samolubstwem, tą pieczęcią. Bo tak diabeł działa. Diabeł stopniowo nas chce wiązać, aż staniemy się zniewoleni przez niego, przez te różne rzeczy, przez grzech. W Ewangelii Łukasza w 12 rozdziale i 15 do 21 wersetu powiedział też do nich: baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. I powiedział im podobieństwo. Pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosły i rozważał w sobie, co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów moich. I rzekł: uczynię tak, zburzę moje stodoły, a większe zbuduję i zgromadzę tam wszystko zboże swoje i dobra swoje. I powiem do duszy swojej: duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpocznij, jedz, pij, wesel się. Ale rzekł mu Bóg: głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty. Pan Jezus przestrzega nas przed chciwością. Myślę, że gdybym zapytał każdego z nas, to chyba nie byłoby osoby, która by powiedziała, że gdzieś w którymś etapie albo teraz nie miało problemu z chciwością. Bo ten świat polega na pożądliwości, na chciwości, na tym, żeby wzbudzać to w nas, żeby pobudzać starego człowieka, który właśnie pragnie, chce bardzo, za wszelką cenę. Nie ma ceny, której by nie poniósł, żeby zyskać coś dla siebie. Prorok Ageusz wtedy w tym okresie Izraela mówi takie słowa: czy już czas dla was na to, abyście mieszkali w domach wykładanych tafelkami, podczas gdy dom Pana leży w gruzach? Może pomyślimy, no nasz kościół nie leży w gruzach. Piękny, wyremontowany, okna wymienione, dbamy o nasz zbór. Ale zaglądnijmy głębiej. Bracie, siostro, czy jesteś
w tym miejscu, w którym Bóg cię postawił w Kościele? Czy wypełniasz funkcję, którą ty masz wypełniać? To nie chodzi o zaangażowanie, poświęcenie czasu, że czasem coś się pomoże, przyjdzie się na nabożeństwo i tak, jestem częścią Kościoła. Ale czy wiesz, jakie jest Boże powołanie dla ciebie? Młody człowieku, czy wiesz, do czego Bóg cię powołuje w Kościele? I Seniorze, czy wiesz, jakie jest twoje miejsce, jaka jest twoja służba i czy ją wypełniasz? To jest słowo dla każdego z nas, żebyśmy zbadali właśnie swoje życie i czy wypełniamy to powołanie, tą funkcję w Kościele, do której zostaliśmy powołani. Tak jak Kościół jest porównany do ciała, w którym jest głowa, ręce, nogi i każda z nich jest potrzebna i konieczna. Jak funkcjonuje człowiek bez jednej nogi? Pobiegnie gdzieś? Zrobi dużo? Coś tam zrobi, ale jest niepełnosprawny. Nie jest w stanie w pełni funkcjonować. Co zrobi człowiek, jeśli go boli bardzo ząb? Też ciężko mu funkcjonować. Co zrobi człowiek, jeśli jest gdzieś na ciele jakaś ropiejąca, brudna rana? Nie może funkcjonować. To jest współodpowiedzialność. Czasem mówimy, i w świecie tak się mówi, a to jest każdego sprawa indywidualna. Jak prowadzisz życie, co robisz, w co się angażujesz. No, jak ktoś chce zaangażować się, bracia, siostry, angażujcie się. A jeśli nie, no cóż, no poradzimy sobie. To tak nie działa w Kościele. W Kościele jesteśmy współzależni od siebie. Współodpowiedzialni. Jesteśmy ciałem, które jest połączone razem. Radosną nowiną jest to, że to samolubstwo, to ciało śmierci można przezwyciężyć. Apostoł Paweł mówił o tej cielesności jako o ciele śmierci. Była taka kara śmierci. Dawali na plecy zdrowego człowieka gnijące, martwe ciało. I przywiązywali do zdrowego człowieka. I zgadnijcie, co się działo ze zdrowym człowiekiem. Powoli umierał. Bo to śmierdzące, gnijące ciało zakażało zdrowe ciało i w końcu umierał. Zapytajmy siebie, czy może kawałek tego ciała gdzieś tam zostawimy sobie. Czy to nie sprawi, że będziemy chorzy? Pomyślcie, gnijące ciało na naszych plecach gdzieś tam leży sobie i zakaża cały czas, zakaża. Będziemy się dobrze czuli, będzie nam dobrze? No chyba nie. A jak często coś pozostawiamy w naszym życiu, z naszej starej natury? Coś nie chcemy poddać Bogu. Oby Pan dał, żebyśmy naprawdę oddali Bogu wszystko. W objawieniu czytamy, czym zwyciężyli diabła i antychrysta w 12 rozdziale od 10 do 11 wersetu. Usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo pomazańca Jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. A oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć.
czym ci wierzący byli, czym się charakteryzowali? Że nie obrali, nie umiłowali życia swego tak, by raczej je obrać, nie śmierć. Więc oddali się Bogu całkowicie, Chrystusowi. I moje wezwanie do nas jest, abyśmy właśnie też nie miłowali swego życia tutaj na ziemi, żeby nie zostaliśmy oznaczeni tym samolubstwem, które doprowadzi nas do oznaczenia tym znakiem ostatecznie. Nie łudźmy się. Nie łudźmy się, że będziemy pozwalać na jakieś rzeczy z ciała, samolubstwo, egoizm, wygodnictwo, brak skromności, pycha. O tym, o czym czytaliśmy. A wciąż będziemy zachowani i będziemy wierni Chrystusowi. Nie możemy się łudzić. Boże Słowo nam wyraźnie o tym mówi. Ale chciałbym też powiedzieć i nawiązać do Zielonych Świąt. Po części brat Sebastian już powiedział to, co chciałem powiedzieć. Czytał też ten fragment, który chciałem przeczytać, ale chciałbym się skupić właśnie jeszcze raz na tym, co musiało się dokonać w uczniach i w tych ludziach, którzy tam byli zgromadzeni, zanim Duch Święty przyszedł. Tak jak brat Sebastian mówił, oni pozostawili za sobą wszystko. Tak jakby dzisiaj powiedzieć, wzięli urlopy, zamknęli swoje warsztaty, bo zostawili to za sobą i powiedzieli, Boże, będziemy oczekiwać na Ciebie, aż nas wyposażysz i poślesz tam, gdzie Ty chcesz. Bo moje życie jest Twoim. I Ty zatroszysz się o moje rodziny. Niestety my zbyt często polegamy na naszej logice, naszym rozumowaniu. Bo ja muszę zapracować, bo muszę zrobić to, tamto, siamto. A potem się zaangażuję, potem coś zrobię dla Boga, potem się Jemu poddam. Cały czas wymówki. Ja mówię to sobie. Ile razy gdzieś wymówka, jestem zmęczony. Muszę odespać, bo miałem nockę, bo to, tamto. A duch we mnie się lgnie i woła o społeczność, o to, żeby spędzić z Bogiem czas, żeby się nakarmić, nasycić Nim. Ale jakaś leniwość, jakieś wytłumaczenie sprawia, że nie idę i nie mam tej społeczności. Ale uczniowie, właśnie i ci ludzie, którzy tam pozostali, oczekiwali. Bez względu na to, kiedy to przyjdzie. Boże, my tu czekamy, my chcemy być przygotowani. Boże, badaj nas, krusz nas. Chcemy być gotowi, otwarci na to, co Ty chcesz czynić. I Duch Święty przyszedł. Ale przyszedł na przygotowane naczynia. My często chcemy Ducha Świętego, mocy Bożej, mocy ku uzdrawianiu, ale nie chcemy wpierw uporządkować tego, co wiemy, że mamy uporządkować. I Duch Boży nie przyjdzie, Duch Święty, Święty, o czym też była mowa na wtorkowym, o Bożej Świętości, nie przyjdzie do nieoczyszczonego naczynia. Do niepoddanego Jezusowi naczynia. Niestety wtedy diabeł zaczyna swoimi imitacjami. Brat Klendenen w jednej ze swoich lekcji, która mnie na wskroś przeniknęła, mówił o koniu trojańskim. Jak wiecie, koń trojański był pułapką, aby zwyciężyć Trojan. Tak? Dobrze mówię. Wybaczcie, jeśli, bo to byli Spartowie, czy no.
Ale w tym koniu, który został wprowadzony do miasta i była wielka uczta, tak zwyciężyliśmy, odeszli wrogowie, byli ukryci wrogowie i oni wyszli, otworzyli bramy miasta i zostało miasto zwyciężone. Brat Klendenen, też znając historię Kościoła Zielonoświątkowego, mówi, że był czas w Kościele Zielonoświątkowym, bardziej się ludzie skupili na darach niż na świętości. I wtedy zaczęły się różne takie rzeczy dziać, że tam teraz wypadło mi z głowy, jak z tego kościoła. Ale w różnych kościołach, nawet niechrześcijańskich, ludzie zaczęli mówić językami. I wtedy w Ameryce, w Stanach, wierzący ludzie zaczęli myśleć, on mówi językami, to on jest mój, on jest moim bratem, moją siostrą, bo mówi językami, bo ma dar ducha. Tu z tej kazalnicy była mowa o darach Ducha Świętego, o też tym, że diabeł też może imitować. Ale wiecie, kochani, musimy szukać Boga całym sercem, Jego obecności, a nie darów, bo diabeł może nas oszukać. Sprawi tak, że nam się wydaje, że z nami jest wszystko w porządku, bo zostałem ochrzczony w Duchu Świętym, bo angażuję się, Bóg mnie używa, głoszę słowo, nie wiem, w jakiejś tam służbie jestem zaangażowany. Ja chodzę z Bogiem. Ale Bóg nazywa, żebyśmy patrzyli głębiej i żebyśmy badali swoje życie jeszcze głębiej. I cały czas żyli w tej postawie właśnie wyzbycia się siebie, pożądliwości, tej chciwości, żeby mieć, żeby tu w naszych domach tak mieć, jak pokazują na katalogach. Wiadomo, że to nie chodzi o to, że mamy mieć rudery i nie mamy mieć pralki, samochodu, ale żebyśmy badali swoje podejście. Czy bracie, siostro, badasz swoje podejście, jeśli jesteś pracodawcą? Może niektórzy z was się nie zgodzicie ze mną, ale ja uważam, że kiedy Bóg błogosławi mnie jako pracodawcę, pracownicy też powinni być błogosławieni. Kiedy są tłuste lata, pracownicy też mają tłuste lata. Bo to oni dla mnie pracują, ja razem z nim jakby tworzymy i zarabiamy. A nie, że na przykład garnę do siebie, bo mam wytłumaczenie, umowę dałem taką, oni mają mieć tyle i dostaną tyle. Ja jestem czysty. I może jeśli Duch Święty was właśnie przekonuje w tym, że to jest w porządku, to widocznie tak Bóg was prowadzi. Ale żebyśmy badali swoje postępowanie w każdym względzie, żeby nas to samolubstwo, egoizm nie uwikłał. To chęć posiadania, gromadzenia, bogacenia się. Bo to niestety może nas związać, uwikłać. Na koniec przeczytam werset z Galacjan. Drugi rozdział, 20 werset. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Czy my, czy ja mogę to powiedzieć? I czy w tym trwamy cały czas, że nie ma mnie, nie ma chęci posiadania, gromadzenia?
ale jest Chrystus i wypełnianie Jego woli. To było w pierwszym kościele i to sprawiło, że żyli i postępowali, jak postępowali. Te pierwsze fragmenty opisujące pierwszy kościół tak naprawdę dla mnie osobiście są niewygodne. Kiedy czytamy w drugim rozdziale, 42 wersecie, pozwólcie, że jeszcze to przeczytamy. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. I sprzedawali posiadłości, i mienie i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Kiedy czytam o tym, że sprzedawali to, co mieli, rozdawali tym, którzy byli w potrzebie, myślę, że nie chodzi o to, że Bóg powołuje nas właśnie do takiego samego funkcjonowania, ale pomyślmy, co stało za tym działaniem. Wyzbycie się siebie, wyzbycie się chęci tego, że no ja mam coś i zapracowałem na to, no i przecież to, no chcę z tego korzystać. No ja wiem, no tamten brat potrzebuje, no ale... Oni nie mieli takich wytłumaczeń. W wolności sprzedali wszystko, co mieli. Jaka była postawa za tym, kiedy Duch Święty ich wypełnił? Nie było już nich, ale był Bóg, który mógł wykonywać wolę Bożą, to, do czego ich powołał. Ale kiedy my będziemy właśnie chcieli coś zachować dla siebie, tak jak Ananiasz i Safira, tam niestety tragicznie się to stało. Myślę, że Bóg jest łaskawy, że wielu z nas nie padło trupem wielokrotnie. Że ja nie padłem trupem, kiedy nie chciałem Jemu oddać wszystkiego. A wydawało mi się, że tak, oddaję Tobie wszystko, śpiewam, Boże, oddaję Tobie wszystko, a tak naprawdę nie oddaję Bogu wszystkiego. Wgłębiajmy się w to słowo, w przesłanie o zesłaniu Ducha Świętego. Co stało za tym? I czy tego pragniemy? Czy ja tego pragnę, żeby to Bóg wypełniał moje życie całkowicie, wszystkie pragnienia, żeby to odeszło, te ziemskie pragnienia posiadania, strojenia, kupowania, sprzedawania, a żeby to Bóg prowadził. Wiadomo, Bóg poprowadzi w tym, żeby zakupić auto, jeśli trzeba, żeby kupić czy wyremontować dom, jeśli trzeba, ale żeby to Duch Boży prowadził, żeby to Bóg prowadził. Dla mnie osobiście takim świadectwem niesamowitym są moi rodzice. Kiedy mieliśmy na przykład zakupić samochód, bo już stary się psuł, wołali nas wszystkich, dzieci, chodźcie, chcemy się modlić. Oto co mamy robić, czy kupić samochód, do kogo się zwrócić, o prośbę, żeby pomógł nam. I modliliśmy się jako małe dzieci. Wyciągaliśmy wyroczek i zawsze było słowo odpowiednie, które dawało nam wskazówkę, co mamy zrobić. I Bóg sprawiał, że mogliśmy zakupić auto albo, no różne były takie sytuacje, nie? Ale w tym widzieliśmy, że rodzice chcą szukać woli Bożej odnośnie każdej rzeczy, każdej decyzji. Kiedy rodzice modlili się, Boże,
mamy podnosić dom o jedno piętro, czy nie? Bo może ty przyjdziesz wkrótce i po co mamy inwestować i właśnie o jedno piętro podnosić dom, jak ty przyjdziesz wkrótce? Modlili się, otrzymali słowo wtedy, budujcie, ja będę wam błogosławił. I to sprawiło też, że w naszych sercach zaczęło się rodzić pragnienie pójścia za Bogiem i naśladowania Boga, którego widzieliśmy w naszych rodzicach. I za to jestem niezmiernie Bogu wdzięczny i to jest łaska Boża. Wiem, że niczym nie zasłużyłem na to, że jestem zbawiony. To nie jestem kimś lepszym, że miałem też taką rodzinę, takich rodziców. A teraz jako rodzic chcę też córeczkę prowadzić właśnie i mówić jej, szukaj Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Młodzi ludzie, kiedy myślicie właśnie o przyszłości, co będziecie robić, módlcie się o Bożą wolę. Nie szukajcie, gdzie będzie praca, gdzie będą lepsze zarobki, w czym wy będziecie się lepiej czuć, ale szukajcie woli Bożej. I tak samo bez względu na wiek, szukajmy woli Bożej, szukajmy Ducha Świętego, tego, żeby to On wypełniał nas. I żebyśmy prawdziwie byli Kościołem Pięćdziesiątnicy, zielonoświątkowym, który jest wyzbyty siebie, a jest pełny Chrystusa i Ducha Świętego.